Plota. Cześć, tu Ola. Oglądacie program Hot Plota, oczywiście w SK TV. Dzisiaj ponownie do wygrania bilety na imprezę Destination, która już 26 listopada w Poznaniu. Ale o tym, jak zdobyć bilety, standardowo powiem dopiero na koniec dzisiejszego programu. Ewa Longoria niestety nie da się ukryć, została zdradzona. Potem znalazła pocieszenie w ramionach brata Penelope Cruz. Ale jak się okazuje, jednak powróciła do korzeni, bo teraz spotyka się ze sportowcem. No ja się zastanawiam, o co ta cała wrzawa, o co te wszystkie krzyki, no bo skoro Tony Parker ją zdradził, ona jest teraz sama, no to chyba może sobie przebierać w facetach. Tym bardziej, że jest na tyle atrakcyjna, że myślę, że całkiem nieźle jej to idzie i faceci lgną do niej cały czas, bo jest naprawdę z niej fajna babka. A to, że teraz się spotyka ze sportowcem, to powiem wam, nic w tym złego, ale jak znam Ewę, to pewnie na tym nie pozostanie. Hot Plota. Adam Lambert zdradził swoim fanom kilka szczegółów dotyczących nadchodzącego albumu. Moja nowa płyta będzie nazywała się Trespassing i ukaże się wiosną 2012, napisał ostatnio na Twitterze. Kilka chwil później artysta wyjawił także tytuł pierwszego singla z kolejnego krążka. Piosenka będzie zatytułowana Better Than I Know Myself. Do kompletu brakuje nam jeszcze jednej bardzo ważnej informacji, a mianowicie dokładnej daty premiery utworu. Lambert obiecał na Twitterze, że poda ją wkrótce. Hot Plota. Tymczasem Adele drugi tydzień z rzędu utrzymuje się na szczycie Olisu. Ostatnia płyta brytyjskiej piosenkarki, 21, pokonała na oficjalnej liście sprzedaży takie krążki jak Ceremonials grupy Florence and the Machine, który zajął drugie miejsce, oraz debiutancki album Sylwii Grzeszczak, Sen o przyszłości, z miejsca trzeciego. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Jugopolis, Coldplay, Anna Maria Jopek, Koma, Piotr Rubik, Czesław Śpiewa i Sting. Hot Plota. Od kiedy tylko Kim Kardashian wyszła za mąż, to wszyscy plotkowali, że to małżeństwo nie będzie trwało zbyt długo, ponieważ oni za bardzo się pośpieszyli z tą decyzją, że będzie ślub. No jak się okazuje, niestety, ale te wszystkie ploteczki się potwierdzają, bowiem kilka dni temu Kim Kardashian złożyła pozew rozwodowy. Jaki jest powód tego, że to małżeństwo nie ma sensu? Otóż ona tam jako powód podała fakt, że ich różnice charakterów są tak ogromne, że niestety, ale nie da się tego zmienić. Ja się zastanawiam, czy ona o tym myślała, biorąc z nim ślub. No bo jest to troszeczkę niepoważne, żeby znać kogoś zaledwie kilka miesięcy i już od razu ślub z pełną pompą, naprawdę, że cały świat o tym wie, a potem się okazuje, że jednak jest rozwód. Sama Kim się usprawiedliwia, że ona miała nadzieję, że on się jednak zmieni po ślubie, ale jak widać, niestety się nie zmienił. Ja się tylko modlę o to, żeby to się nie skończyło tak, że będzie ten rozwód, a Kim za chwilę zakocha się znowu i że będzie kolejny ślub. Hot Plota. Ewa Farna wybrała się ostatnio do Krakowa. W wypadzie towarzyszyła jej cała rodzina z młodszą siostrą na czele. Gwiazda wrzuciła sporo zdjęć tej wyprawy na swojego Facebooka. Dzięki fotkom dowiedzieliśmy się, że Ewka jest fanką Lady Gagi. Kupiła sobie koszulkę z nadrukowaną podobizną artystki. Dodatkowo gwiazda ma słabość do Czesława Mozilla. Autorka hitu Ewakuacja poszła na koncert muzyka. Udało jej się nawet pstryknąć sweetaśną fotkę z jurorem X-Factor. Portal TMZ opublikował prywatne zdjęcia Mariah Jeter, która twierdzi, że urodziła dziecko Justina Biebera. Na fotkach dziewczynie towarzyszy jej były chłopak Robbie. W pierwszej kolejności to właśnie on był podejrzewany o to, że jest ojcem Tristana. Później dziewczyna stwierdziła, że lepiej będzie, gdy ojcostwo posądzi Biebera. Zdjęcia zostały zrobione mniej więcej w czasie, gdy Mariah zaszła w ciążę. To kolejna przesłanka, by sądzić, że matka niemowlaka nie mówi prawdy. Choć oczywiście nie jest to żaden dowód. Hot Plota. Hot Plota. Co jakiś czas mają miejsce różne rankingi, czyli zestawienie gwiazd, na przykład na tą najlepiej zarabiającą, najsławniejszą, tą najbardziej rozchwytywaną, albo na przykład rankingi na gwiazdy, które tak naprawdę gwiazdami nie są. No i ostatnio ja miałam do czynienia z rankingiem na te najsławniejsze pary polskiego showbiznesu. I jak się okazuje, najsławniejszą parą polskiego showbiznesu są państwo Lisowie. Ale jest też jeszcze inne aspekty, na przykład chociażby najbardziej utalentowana para. No i taką parą została okrzyknięta Reni Jusis i Tomek Makowiecki. Natomiast była też opcja pary najsympatyczniejszej. No i kto się okazał najsympatyczniejszy?
pan Wilczak i pani Brodzik. No ja się chyba z tym wszystkim zgadzam, aczkolwiek nie do końca jestem fanką państwa lisów. No ale zobaczymy, jak ten ranking będzie wyglądał w przyszłym roku. Hot Plota. Lady Gaga wzięła ostatnio udział w imprezie charytatywnej Children in Need, która odbyła się w Manchesterze. Jak podaje serwis hotplota.pl, nie była to jedyna artystka, która uraczyła brytyjską publiczność swoim śpiewem. Na specjalnym koncercie można było także zobaczyć i posłuchać Kelly Rowland i Jessie J. Ostatnia z pań napisała na swoim Twitterze: czyniąc dobro, czujesz się dobrze. Zgodnie z tą dewizą, Jessie, Kelly i Gaga powinny czuć się znakomicie. Hot Plota. Niesamowita energia, pozytywne wibracje, świetny układ choreograficzny, niezła kreacja i mocny wokal. Czego nie zabrakło podczas występu Rihanny w show X Factor w Wielkiej Brytanii. Gwiazda wykonała w programie swój hit We Found Love. Riri czarowała oczywiście nie tylko głosem, ale także kreacją. W sukience w kratkę wyglądała trochę jak grzeczna uczennica. Hot Plota. Od kiedy tylko Piotr Adamczyk rozstał się z Anną Czartoryską, no to wszyscy zaczęli się o niego bardzo poważnie martwić. Dlaczego on nie ma nowej kobiety? Jak to się stało, że się z nią rozszedł? I dlaczego ona teraz się spotyka z Kubą Wojewódzkim? A dlaczego oni uważają, że tak naprawdę to tylko z Kubą Wojewódzkim są przyjaciółmi? No wszystko to jest zawsze skomplikowane i zagmatwane. Ale jak się okazuje, Piotr Adamczyk się chyba na maksa ogarnął, bo jest teraz widywany w towarzystwie francuskiej aktorki Kate Ross. To jest początkująca aktorka. Szczerze mówiąc, bardzo mnie to ciekawi, jak oni się poznali, ale niedawno byli razem na przejażdżce konnej, no i wygląda na to, że coś grubszego z tego może wyniknąć, a nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu czekać na rozwój wydarzeń. Hot Plota. Za 3 tygodnie premiera pośmiertnej płyty Amy Winehouse Lioness Hidden Treasures. Wytwórnia ujawniła kolejną piosenkę, którą usłyszymy na krążku zmarłej artystki. Jest nią cover utworu Our Day Will Come grupy Ruby and the Romantics z 1963 roku. Teledysk, który jest zamieszczony na www.hotplota.pl, został stworzony z fragmentów starszych klipów Amy. Nastrojowa piosenka jest utrzymana w stylu reggae. Hot Plota. Katy Perry zdradziła Ellen DeGeneres, że bardzo chciałaby mieć dzieci i że jeżeli za pierwszym razem obejdzie się bez wielkiego bólu, to na jednym na pewno się nie skończy. A okoliczności są nad wyraz sprzyjające. Wkrótce Katy skończy trasę koncertową California Dreams i zamierza odpocząć od show biznesu. Hot Plota. Hot Plota. Ploteczki na dzisiaj już mi się wyczerpały, dlatego czas przejść do konkursu. Jeżeli macie wolny termin 26 listopada i macie ochotę pojawić się na imprezie Destination, która odbędzie się w Poznaniu, to super się wszystko składa, bo właśnie teraz czas na pytanie konkursowe. Otóż jak nazywa się nowy modowy program, który możemy oglądać na antenie SK TV? Pytanie bardzo, bardzo proste. Jestem pewna, że znacie odpowiedź, dlatego teraz wyślijcie ją na adres konkurs@sk.tv. Życzę Wam powodzenia, no i obyście to Wy wygrali właśnie bilety na tą naprawdę bardzo fajną imprezę. Do zobaczenia, cześć!